Budowa pompy wodnej, która ma zastosowanie w filtrach akwariowych, w ekspresach do kawy, wszystkich urządzeniach, gdzie trzeba przepływać, gdzie musi przepływać woda, jakieś medium po prostu. Są to silniki, które działają na zasadzie, widzimy tutaj jest magnesik. Magnes jest pobudzany przez cewkę. Tutaj cewka jest oczywiście zabudowana i nie widać. Są połączenia. I ta cewka wprawia w ruch wiatraczek, czyli turbinkę. My tutaj pokażemy, jak to działa. Dmuchanie było oczywiście powietrzem przez wężyk. Tak to właśnie wygląda najprostsza budowa pompki wodnej. W sumie analogicznie w każdym akwarium podobnie to wszystko wygląda. Tutaj na przykładzie tej właśnie pompy, gdzie konstrukcja jest bardzo łatwa i przejrzysta, można było to pokazać. Serdeczności i pozdrowienia specjalnie dla Gwiazdor TV.